Po raz kolejny Sędziszowski Dom Kultury gościł będzie uczestników wojewódzkiego konkursu Ludowe Obrzędy i Zwyczaje. W tym roku będzie to już 29. edycja imprezy. Do Sędziszowa Małopolskiego zjadą się grupy obrzędowe z całego Podkarpacia. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 22-23 kwietnia. Jego głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów i zwyczajów. Organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury, a nasza placówka już po raz drugi będzie gościła uczestników tego konkursu. Chcę tu również nadmienić, że jest to najstarsza impreza o takiej tematyce folklorystycznej w Polsce, więc tym bardziej mamy czym się pochwalić. Tegoroczny konkurs będzie poprzedzony seminarium warsztatowe dla instruktorów i kierowników zespołów obrzędowych. Warsztaty będą prowadzone przez panią dyrektor Muzeum Etnograficznego Edytę Dudek-Młynarską i to będzie część teoretyczna, obejmująca tematykę zwyczajów i obrzędów związanych z okresem wiosennym. Natomiast w części praktycznej będzie to spotkanie z aktorem panem Andrzejem Piecuchem. On jest aktorem Teatru Maska, jak również dyrektorem Teatru Jaruga, który teatr ten również w swoich spektaklach nawiązuje do tradycyjnego folkloru. W tej części będą spotkanie właśnie omawiające o takich podstawowych elementach teatru, czyli jak należy się zachować na scenie, jak zapełnić przestrzeń, jak dobór repertuaru, dobór scenografii, więc myślę, że dla tych instruktorów i kierowników będą cenne wskazówki, bowiem aktorzy to amatorzy, więc na pewno borykają się z takimi problemami na co dzień. Konkurs został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Podczas tegorocznej edycji konkursu zaprezentuje się około 20 zespołów z województwa podkarpackiego, zrzeszających ponad 300 artystów. Naszych uczestników, naszych gości będzie w tym roku żywić koło gospodyń wiejskich z Klęczan. Przygotują panie oczywiście stół regionalny, gdzie nasi uczestnicy będą mogli zakosztować różnych przysmaków tutaj z naszego regionu, więc dodatkowa atrakcja dla uczestników. Tematyka widowisk nawiązywać będzie do ważnych wydarzeń z życia, chrzciny, wesele czy pogrzeb. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone. 2,5 tysiąca kwota Grand Prix, myślę, że jest to kwota, którą warto powalczyć o nią, prawda? Więc nagrody bardzo cenne i myślę, że warto wziąć udział w tym konkursie. W tamtym roku Grand Prix otrzymał zespół obrzędowy z Zagorzyc, natomiast pierwsze miejsce zajął sędziszowski zespół pieśni i tańca Rochy.